Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam państwa z samego rana. Od wczoraj słuchaczy Radio Opole informujemy, że mamy więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o subregiony, pieniędzy z Unii Europejskiej. Jak to policzyłam, to jest właściwie dwa razy więcej niż w poprzednim okresie programowania, bo 262 miliony euro. To jest duży wzrost. Tak, jak przeliczymy to na złotówki, to jest ponad 1 200 000 000 złotych dofinansowania na projekty inwestycyjne i projekty związane z rozwojem zasobów ludzkich. Pewnie za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, ale warto powiedzieć naszym słuchaczom, co to są w ogóle subregiony. No właśnie, województwo polskie zostało podzielone na kilka fragmentów. Tak, zarząd województwa opolskiego razem z panem marszałkiem Bułą już 7 lat temu zaprosił samorządy lokalne do współzarządzania pieniędzmi europejskimi. Wydyskutowaliśmy i jest to wpisane w strategię rozwoju województwa opolskiego, że nasz region jest podzielony na 5 subregionów. Te subregiony to tak naprawdę określone samorządy lokalne na danym terenie. I faktycznie te samorządy funkcjonujące na danym terenie, czyli to jest subregion północny, subregion południowy, aglomeracja opolska z 21 samorządów, subregion brzeski i subregion kędzierzyńsko-kozielski, razem 5. Te samorządy razem z zarządem województwa dyskutują, na co te pieniądze mogą przeznaczyć. Dzieje się to już od 2015 roku. Czyli jest nowa perspektywa, czyli nowe środki europejskie i ten proces dyskusji de facto w ubiegłym roku już się też zaczął. I te pieniądze już podzielone, 62 miliony tu, 42 miliony euro do innego subregionu i tak dalej, i tak dalej. One trafią bezpośrednio do tych subregionów i tam szef subregionu będzie je dzielił, będzie prowadził nabory, czy nie? Wszystkie nabory u pani? Tak, nabory ogłasza, czyli pozostaje status quo, czyli instytucja zarządzająca, czyli de facto zarząd województwa opolskiego ogłasza nabór dla danego subregionu. To współzarządzanie polega na tym, że wydyskutowujemy z samorządami danego subregionu, w którym momencie ten nabór jest ogłoszony, jakie warunki ewentualnie brzegowe warto by było dla danego subregionu stworzyć. Oczywiście musimy się trzymać ram, które są dla danego programu operacyjnego, czyli tych ogólnych ram dla funduszy europejskich. A one są trochę inne niż były w poprzednim okresie programowania? Na coś innego stawia Unia Europejska? Oczywiście. No jednym, no chociażby priorytety w zakresie wydatkowania pieniędzy. Jednak widzimy, że ta transformacja klimatyczno-energetyczna i transformacja cyfrowa, szeroko rozumiana, jest dla Komisji Europejskiej bardzo ważnym obszarem wsparcia, jak również miejsca pracy. Natomiast miejsca pracy też bardzo szeroko rozumiane. To jest zatrudnianie kobiet i mężczyzn, kształcenie ustawiczne, to jest zatrudnianie migrantów. Tego nacisku, jak przypomnę sobie te rozmowy w 2015 roku, aż takiego bardzo nie było. Bardziej zwracaliśmy. To było 8 lat temu, to prawda? Się wiele zmieniło. Jak popatrzymy na tą sytuację związaną z COVID-em, z całą sytuacją związaną z wojną na Ukrainie, to spowodowało, że te priorytety jednak nabrały jest inny nacisk na określone priorytety, ale to wcale nie oznacza, że my się do nich nie dostosowujemy. Nasz program operacyjny, czyli te pieniądze, są pod tym kątem pokazane. Bo co się kryje pod tym środowiskiem? To między innymi ścieżki rowerowe, to zakup autobusów, które są energooszczędne, to budowa zatoczek, przystanków, więc to nie są rzeczy, które nasze samorządy do tej pory nie robiły. Tylko tak? Są właśnie, mam wrażenie, troszeczkę inaczej nazwane, bo jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej, to kojarzymy z budową dróg, chodników, budową jakichś nowych budynków, więc to jest właściwie to samo, tylko inaczej to jest w papierach nazwane. Jest to pokazane właśnie w ten sposób. Chroń środowisko, tak? Ucz się przez całe życie, czyli to kształcenie, ja zwracam uwagę na to kształcenie ustawowe.
ustawiczne. No właśnie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w imieniu Zarządu Województwa jeszcze z tej starej perspektywy, właśnie jak pojawiła się i pojawił się i pandemia COVID i ten cały proces związany z napływem ludzi na Opolszczyznę w wyniku wojny, intensywnie wspieramy cały czas kształcenie ustawiczne, aby ludzie mogli zmieniać swoje kwalifikacje, aby mogli nabywać nowych kompetencji. To jest istotne w tych czasach, kiedy jednak musimy sobie powiedzieć, że te procesy demograficzne i wszystkie dokumenty to pokazują, tak począwszy od tych dokumentów na poziomie europejskim, krajowym, jak również regionalnym, że jest nas mniej, będzie nas mniej, ale to nie oznacza, że mamy siąść i zacząć się zamartwiać, tylko szukać rozwiązań. Ale pieniądze na kształcenie ustawiczne, na drogi, na chodniki, na środowisko w poprzednich latach programowania też były przyznawane i zastanawiam się, czy teraz subregiony mają jakiś nowy cel, nowe zadanie przez Unię Europejską postawione, nowe obszary, w których mogą te pieniądze wydawać, czy właściwie to jest to, co już jest dobrze subregionom, gminom, powiatom znane? Czy pojawia się coś zupełnie nowego? To znaczy do tej pory warto powiedzieć, że subregiony faktycznie zajmowały się, dyskutowały z zarządem województwa przede wszystkim pieniądze na infrastrukturę. Ten nowy obszar, który dostają do dyspozycji, to jest Europejski Fundusz Społeczny. 57 milionów euro, czyli ponad 230 milionów złotych. I tutaj też reporterzy Radia Opole informują, że subregiony będą same mogły decydować, na co konkretnie te pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego wydadzą, ale są pewne ramy, prawda? Ramy są, tak? Ramy są. Więc popatrzyliśmy tymi kategoriami, że strategiczne projekty związane z Europejskim Funduszem Społecznym będzie prowadził Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, nasz Regionalny Zespół Placówek Edukacyjnych i oni robią te wielkie projekty takie, które nadają ramy, gdzie są zaangażowane wszystkie samorządy, wszystkie szkoły. Natomiast na poziomie subregionów te obszary związane z edukacją przedszkolną, kształceniem ogólnym, edukacją włączającą, czy też wsparciem rodziny, czy też pieczy zastępczej, to mają być takie projekty o mniejszej skali, jeżeli chodzi o kwotę, natomiast mają uzupełniać strategiczne przedsięwzięcia realizowane na poziomie wojewódzkim. Podając jakiś przykład, na przykład jeżeli chodzi o tą edukację przedszkolną, czy żłobki tam też są, czy wsparcie rodziny, żłobki nie, tylko edukacja przedszkolna. Czy w takim razie gminy w danym subregionie będą mogły przeznaczyć pieniądze na przedszkola w taki sposób, żeby rodzice w ogóle za przedszkola nie płaciły? Tak już konkretnie, życiowo, ludzko pytam. Może tak. Takiej możliwości nie ma, ale jest możliwość taka, że nasze dzieci w przedszkolach będą mogły dłużej pozostać. Będą miały dodatkowe zajęcia, na przykład z języka angielskiego, będą miały dodatkową pomoc psychologiczną, tak? To, czy w ramach tych pieniędzy będzie też można jakieś dodatkowe sprzęty kupić. Przepięknie to właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nam się tak wydaje, że to są tylko dodatkowe zajęcia. Można też czy zabawki, czy stoliki dokupić, czy trochę poprawić plac zabaw. Nie można całej tej kwoty przeznaczyć, ale zawsze jakieś elementy określone można dofinansować. Do tych pieniędzy będą mogły też zastartować stowarzyszenia, bo przecież przedszkola nie tylko są prowadzone przez podmioty publiczne, ale też niepubliczne, więc to jest taki plus, który będziemy mogli wydyskutować z naszymi samorządami lokalnymi. Te dyskusje będą się rozpoczynały 17 lutego, już za chwilę. Tak. A kiedy od dyskusji państwo przejdą do wydawania pieniędzy? Tak. No ja mam nadzieję, że w krótkim czasie, to jest 5 spotkań, które pan marszałek z zarządem województwa zapowiedział wczoraj na sesji oficjalnie. Przygotowujemy się do tych spotkań. Chcemy, żeby one były w takim szerokim gronie, zarówno ze strony pracowników samorządu województwa, jak również tych samorządów lokalnych. Korespondencje za chwilę pójdą i skończymy te spotkania z początkiem marca i de facto potem będzie taki czas
pewnie nanoszenia jeszcze poprawek na harmonogram naborów projektów. No i mam taką nadzieję, że w okolicach przed wakacjami pierwsze nabory będą mogły być dla subregionów uruchomione, czy też we wrześniu, tak ażeby, to co mnie pani wcześniej zapytała, aby te efekty można było zobaczyć, oczywiście pierwsze, w roku 2024. I o szczegółach powiemy sobie za chwilę. Przypominam, że gościem Radio Opole jest Karina Biedronka, dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, departamentu, który zajmuje się środkami unijnymi. Czyli marzec, pierwsze nabory już, tak. I już w przyszłym roku, w 2024 roku, pierwsze efekty mogą być efekty widoczne. W sensie takim, no jak pójdą te pieniądze na przedszkola, czy jeszcze nie wymieniłam na usługi zdrowotne, w którymś momencie się te efekty małe, drobne muszą się pojawić. No, jeśli w danym, jak teraz będziemy jeździć, a my to wiemy, część z nich już ma jakieś dokumentacje na ścieżki rowerowe, no to jeżeli te projekty zostaną przyjęte, to w nas koniec tego roku zrobią przetargi, to w następnym roku zaczną budowy. Czyli ja pani coś powiem, wiesz co, my musimy. Jeszcze jesteśmy w internecie, tak. Tak. Więc te 24 rok, to mogą się budowy zacząć. To jest naprawdę krótki czas, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że ten okres programowania, jak to się w języku unijnym nazywa, już trwa i to nie zaczął się w styczniu tego roku, prawda? Więc troszeczkę jesteśmy spóźnieni z wydawaniem unijnych pieniędzy. No właśnie. I teraz weszliśmy w taki czas, który daje nam właśnie Komisja Europejska. Faktycznie nowa perspektywa zaczęła się dokładnie 1 stycznia 2021 roku. Już dwa lata. Dwa lata pełne. Proszę zobaczyć, że podpisane wszystkie programy operacyjne, ich podpisanie nastąpiło z końcem 2022 roku, bo to był ostatni moment. W przeciwnym razie Polska straciłaby pulę 7% z 76 miliardów złotych. To olbrzymie pieniądze. Dwa lata mieliśmy na przygotowanie, na ostatni moment podpisania. To znaczy, że jednak nam te dwa lata zostały zabrane. Niestety. Ale one zostały stracone, czy właśnie przygotowywaliście się państwo, przygotowywały się samorządy? No właśnie, to nie jest też tak, że przygotowaliśmy program, nasze samorządy też strategie terytorialne przygotowują, wiemy, co chcemy zrobić, przecież Zarząd Województwa ma zaproponowane ponad 30 projektów strategicznych, więc to nie jest czas stracony. One teraz muszą być przyjęte i nastąpi czas ich realizacji. Oczywiście mamy znowu ramy czasowe związane z tym, do kiedy mamy wydać określoną pulę pieniędzy. Więc to nie jest tak, że te pieniądze nam są dane na określony czas i teraz 7 lat będziemy tylko patrzeć, co wy robicie, nie weryfikując środków. No właśnie ramy czasowe co do wydania określonej puli pieniędzy są. I no już ta instytucja koordynująca, jaka jest Ministerstwo Rozwoju i Funduszy, daje nam wyraźne sygnały, przyspieszajcie, działajcie, tak? Dlatego też 10 lutego mamy pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego. Ta maszyna ma się rozpędzić. A czy da się ją tak szybko rozpędzić? Bo to są jednak właśnie wnioski, to jest ocena tych wniosków. To trwa, potem jeszcze przetargi, szukanie wykonawcy. Tak, początki, to widać ewidentnie z lat 2014-2020 wyraźnie, że my to mocne przyspieszenie było końcówka 2017, 18 i 19. I potem jest znowu spadek. Proszę zobaczyć. Rozliczanie tych projektów. 2,5 roku rozpędu. My teraz tego czasu, już tych 2,5 roku nie mamy. My się musimy rozpędzić w takim półtora roku. To od razu sprint musi być. To dlatego nie jest długi też nie bez kozery te przygotowane projekty strategiczne. One muszą być wdrożone w życie. I to jest, oczywiście to są drogi, mam tutaj na myśli drogi regionalne, to są projekty w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, czyli te, które wymieniłam, regionalnym
w naszym Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Także to nie jest, ta machina jest w jakimś tam stopniu przygotowana. Czyli jesteście w blokach startowych właściwie, tak, tak można. I dlatego to te pierwsze nabory, czy one, tak jak mnie pani redaktor zapytała, będą przesuwane? Tak, oczywiście, bo fundusze europejskie jednak no, są nacechowane zmianą, tym co się dzieje. No, na siłę nikt nie ogłosi naboru, jeżeli nasze samorządy nie będą przygotowane. Jakieś ramę czasową byliśmy zobowiązani zgodnie z ustawą pokazać. Po to teraz są te dyskusje, aby po partnersku pokazać sobie, dobrze, ten subregion złoży trochę później, a ci samorządowcy z tego subregionu są już przygotowani. Uważam, że to jest to niesamowite współzarządzanie, które mamy właśnie od 7 lat, że poprzez dyskusję doprowadzamy do takiej sytuacji, że każdy wie, w którym momencie jednak te projekty ma złożyć. Mhm. I nie jest to taki, taki pęd, okej, nie jestem przygotowany, bo wiadomo, że jedne samorządy trochę szybciej, inne trochę wolniej i można wtedy tych naborów kilka zrobić, robić dla subregionu. To jest taki, nazwałabym to tak, bloki startowe. Oczywiście i czas takiej dyskusji. To rozpędzenie mieszkańcy województwa opolskiego zobaczą, jestem tak przekonana, za takie 1,5 do 2 lat, w sensie takich efektów, tak, że zobaczymy, a ścieżka rowerowa gotowa. Bo to, że ona w którymś momencie zostanie, że zostanie ogłoszony przetarg, to co powiedziała pani redaktor, że zacznie się budowa, to znowu jestem też przekonana, że zobaczymy w następnym roku, w drugiej połowie następnego roku to się też te pierwsze elementy pojawią. W zakresie dróg wojewódzkich już na pewno szybciej. W zakresie tego, co robi Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, też szybciej. To już pewne efekty zobaczymy działań skierowanych dla przedsiębiorców w drugiej połowie tego roku. A ja mam nadzieję i przekonanie, że za jakieś 5-6 lat będziemy informować po raz kolejny, że województwo polskie jest jednym z regionów, które najlepiej wydaje środki europejskie. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu właśnie od Funduszy Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego, była gościem Radiu Opole. Tak, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Cała rozmowa na radio.opole.pl.